Świetny pomysł. Uczestniczę w tych konferencjach od samego początku. Kiedyś zaczynały się na politechnikach, na salach konferencyjnych, teraz oczywiście w takich fajnych miejscach jak tutaj na stacji kolejowej. Szczególnie były fajne konferencje w kopalni w Guido, w Zabrzu, gdzie nie było możliwości korzystania z telefonów, tak? Nie było Wi-Fi, nie było zasięgu telefonicznego, czyli nikt nie dzwonił. Można było się skupić tylko na tym, co było wyświetlane. Miałem też okazję uczestniczyć w nich jako prelegent, więc widziałem tę konferencję już z dwóch stron. Nie wiem, która jest fajniejsza, ale jedna i druga jest chyba na tyle fajna, że warto w nich uczestniczyć. Co jest najcenniejsze z tych konferencji, to to, że jest chwila, gdzie możemy zapomnieć o swojej pracy. Oczywiście nie w 100%, bo ciągle jednak o niej myślimy. Natomiast fajne jest to, że osoby, które przychodzą, znowu pokazują nam trochę pomysły, trochę inne spojrzenie na biznesy. I mimo, że mamy tutaj kolegów, którzy przedstawiają całkiem inne przemysły, jak koleje, jak powiedzmy KGHM, ja akurat pracuję w branży w MCG, gdzie sprzedajemy piwo, to mimo, że jesteśmy w całkiem innych branż, możemy spokojnie znaleźć pomysły na doskonalenie. Kilka razy już korzystaliśmy z tych pomysłów, które zaczerpnęliśmy tu w konferencji, w naszej codziennej pracy. Oraz, co jest bardzo fajne, to jest ten networking, czyli budowanie tej relacji z innymi uczestnikami. Między innymi były tutaj też firmy, z którym się poznaliśmy i z którymi nawiązaliśmy współpracę, wizyty benchmarkowe, pokazywanie najlepszych praktyk i dzielenie się tą wiedzą.